Biblioteka Powiatowa była tym razem gospodarzem konferencji traktującej o działaniach promocyjnych w instytucjach kultury i jednocześnie podsumowaniem projektu współfinansowanego przez Łódzki Dom Kultury, a zakładającego wdrożenie nowej, atrakcyjnej dla użytkowników strony internetowej oraz uzyskanie materiałów informacyjno-promocyjnych. Mogę w pełni oświadczyć, że przedsięwzięcie, które przyszło z Biblioteki Powiatowej, rzeczywiście było naprawdę wysokiej jakości i bardzo wysoko zostało ocenione. Także bardzo nam miło, że właśnie ten projekt mógł zostać na liście dofinansowania. Przedsięwzięcie, które Państwo przygotowaliście, dla nas było ważne przede wszystkim z jednego powodu, ponieważ strona internetowa tak została przygotowana, zbudowana, aby rzeczywiście mogła być pewnym komunikatorem pomiędzy instytucją, pomiędzy biblioteką, a wszystkimi uczestnikami po prostu przedsięwzięcia, polegającego nie tylko na wypożyczaniu książek, ale również na tym, aby można było się dowiedzieć, jakie są nowości wydawnicze, jakie przedsięwzięcia Państwo organizujecie. Konferencja była spotkaniem otwartym, na które zaproszono przede wszystkim osoby zarządzające instytucjami kultury w powiecie wieluńskim i przedstawicieli lokalnych mediów. Projekt został sfinansowany, będzie sfinansowany w 80% przez Łódzki Dom Kultury, w 20% przez Powiatową Bibliotekę Publiczną, której oczywiście organizatorem jest Starostwo Powiatowe w Wieluniu. Jeśli chodzi o stronę, to zmiana strony, która już rzeczywiście była od dawna, tylko wyglądała inaczej i miała troszeczkę mniej informacji, zmiana była po prostu potrzebą dostosowania do nowych wymagań współczesnego internetu. Ma nowe elementy, które pokażę, czyli jest lepszy kontakt z czytelnikiem. To znaczy będzie lepszy kontakt z czytelnikiem, mam nadzieję, ponieważ jest forma kontaktu typu newsletter. Jest też opcja, gdzie pokazują się nowości wydawnicze. Nie zabrakło również okolicznościowego wykładu traktującego właśnie o działaniach promocyjnych w instytucjach kultury. Każda instytucja kultury powinna stworzyć swój własny plan marketingowy i promocyjny, który powinien zawierać takie elementy jak wykorzystanie mediów drukowanych, elektronicznych, komunikacyjnych, jak organizowanie pokazów ekspozycji, wdrożenie systemu oznakowania wewnętrznego i zewnętrznego, a więc logo, a więc odpowiedni wystrój, wydawanie regularnych publikacji, przygotowanie wykazu zbiorów i broszur, prowadzenie akcji czytelniczych i oświatowych, wystawienniczych, udział w targach i organizowanie, prowadzenie strony internetowej, ale także obchody różnych rocznic, uroczystości. Konferencję zakończył panel dyskusyjny, w którym poruszono m.in. zagadnienie dotyczące roli mediów w działalności placówek kulturalnych. Więcej na ten temat za tydzień w magazynie Kulturalna TVK.